zabili mu psa, zabije całą armię. I ja to szanuję. John Wick porzucił życie płatnego mordercy dla ukochanej. Gdy jego żona umarła, sprawiła mu prezent z zagrobu, by nie czuł się samotny. Małego, słodkiego pieska. Wkrótce potem scysja z obstawą syna rosyjskiego mafioza kończy się nieoczekiwanie. Kradzieżą uwielbianego przez Johna auta i śmiercią suczki. Tamci goście nie mieli jednak pojęcia, z kim zadarli. Z Johnem Wickiem, ksywa Baba Yaga, najlepszym specem od brudnej roboty w historii. Przyjdzie po nich wszystkich. Świat widzów dzieli się na tych, którzy tolerują Keanu Reevesa i na tych, którzy nie są w stanie. Ja zdecydowanie toleruję, zwłaszcza tutaj. Nie mogę nie wspomnieć o jego suczce, która jest tak słodka, że nawet jej ekranowa śmierć może być dla wielu traumatycznym przeżyciem. Na drugim planie m.in. Willem Dafoe. Film nakręciło dwóch doświadczonych kaskaderów, którzy zastępowali Reevesa w Matrixie, czy Brada Pitta w Podziemnym Kręgu i Panu i Pani Smith, a potem koordynowali sceny akcji w Igrzyskach Śmierci czy Dziedzictwie Borna. Panowie znają się na swojej robocie. Zamiast królującego w Hollywood od dawna szybkiego montażu, mamy efektowne, długie sekwencje walk i strzelanin. A film jest wizualnie przepiękny. Scenariusz Johna Wicka trafił 2 lata temu na czarną listę. Dlaczego miałby to być jeden z najlepszych niezrealizowanych scenariuszy, skoro to typowe kino akcji klasy B? Może chodzi o interesująco wykreowany świat nowojorskiej przestępczości? Może o walutę, jaką płacą i otrzymują za swoje usługi gangsterzy? Może o cienką linię śmiertelnej powagi i totalnej satyry, na jakiej balansują bez przerwy dialogi? Prawda jest taka, że jeśli lubicie strzelanki i mordobicia, idźcie na Johna Wicka natychmiast, zanim on przyjdzie po was. Dawno nie było filmu, do którego można by Johna Wicka porównywać. Wypada tylko mieć nadzieję, że za kilka lat będzie można porównywać do siebie jego kolejne części. Tego wszystkim miłośnikom kina akcji życzę.